Witajcie, mili goście, tym razem w mojej kuchni. Tak sobie pomyślałam, wiecie, ostatnie vlogi moje były takie ciężkie, dosyć trudne. Sama to wszystko przeżywałam dosyć i pomyślałam sobie, że dzisiaj powinien być taki trochę lżejszy, nie taki długi vlog. I nawet chciałam, żeby był bardzo radosny, ale dzisiaj rano no, coś mi tam odebrało trochę radości, trochę takiego zapału. Pewne sprawy tak się trochę zagmatwały. Wiecie, jak kobieta zostaje bez męża, który się zajmował pewnymi sprawami i nagle to spada na nią. To ciężko się w tym też jakoś rozeznać, zorientować. No i taka rzecz mnie właśnie dzisiaj spotkała, więc musiałam sobie z tym jakoś poradzić. Są takie w życiu różne straty, które przychodzą znienacka i właściwie nawet jeżeli człowiek jakoś tam się pilnuje, stara się, to po prostu nie jest w stanie uniknąć takich jakichś trudności, właśnie takich zawirowań, czy nawet strat. Powiem wam, że na przykład moi rodzice starali się, oszczędzali latami, założyli mnie i mojemu bratu książeczkę PKO, taką mieszkaniową. Nie wiem, czy ktoś z was wie o tym, że były takie. W latach no tam 70., 80. No i my oboje dzięki oszczędnościom rodziców mieliśmy praktycznie pełen wkład na tych książeczkach. Mogliśmy praktycznie po jakimś tam czasie otrzymać swoje własne kawalerki, ale nagle okazało się, że nie, że to wszystko przepadło, że na tych książeczkach nagle po rewaloryzacji pieniądza zostało no tyle pieniędzy, że zamiast mieszkania można było sobie kupić, nie wiem, drzwi i okno i nic poza tym. Także to była jedna z pierwszych takich większych strat w moim życiu. No i wiele takich różnych innych też się wydarzyło. I powiem wam, że nauczyłam się z tym jakoś żyć. Nauczyłam się to przyjmować i chyba najlepszym nauczycielem jest Hiob, który mówi: Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. A jeszcze dzisiaj, słuchajcie, rano na modlitwie mam wrażenie, że Pan Bóg powiedział do mnie, że mam czuwać nad swoimi myślami, pilnować swoich myśli. No i zastanawiałam się, co to ma znaczyć, czy no taki szybki rachunek sumienia, wiecie, czy mam jakieś nieczyste myśli, czy coś nie uporządkowałam, tak się zastanawiałam, co to może być. No i myślę, że potem się wyjaśniło właśnie w trakcie tego czegoś, co na mnie spadło. Że muszę czuwać nad swoimi myślami, żeby właśnie się tym nie zadręczać, nie martwić, nie myśleć o tym, znaleźć rozwiązanie, wcielić je w życie i po prostu nie myśleć już o tym, zapomnieć. I jeszcze na dokładkę, jakby na potwierdzenie tego, że mam w ten sposób się uporać z tymi jakimiś smutnymi myślami, zadzwonił do mnie kolega, który no, jest naszym takim przyjacielem, można powiedzieć, rodziny od wielu, wielu lat, który cierpi na pewną chorobę nieuleczalną. I on nas nauczył takiego jednego memu, który został w naszej rodzinie i jest od wielu, wielu lat, że trzeba eliminować bodźce. I to jest
doskonała rada na wszelkie jakieś trudności, stresy, kłopoty. Eliminować bodźce i właśnie pilnować swoich myśli, żeby nie roztrząsać w głowie tego, co się wydarzyło. Po prostu zostawić to, puścić. I kiedy on do mnie zadzwonił, właściwie zaraz po tej sprawie, pomyślałam sobie, że to jest taki Boży znak, żeby jak najszybciej też to puścić. No i zająć się sprawami bieżącymi, pomyśleć o tym, co mam do Was nagrać, ponieważ właśnie to mi się przydarzyło, więc też mówię do Was z własnego doświadczenia, że warto puszczać te rzeczy i to jest zdrowe. Ja zawsze mówię, jak coś mi się stłucze, jakaś ładna rzecz, którą lubiłam, albo coś się zniszczy, że tak naprawdę to wszystko spłonie, wiecie. My tam na drugą stronę niczego ze sobą nie zabierzemy. Wszystko to przepadnie i właśnie dobrze jest pilnować swoich myśli. A chciałam Wam dzisiaj trochę pokazać taką moją małą galerię w kuchni, tylko że tu, nie wiem, jeszcze nie jest tak do końca posprzątane przed świętami i chyba raczej w innej formie to zrobię, bo też ktoś mnie prosił, żeby pokazać jakieś swoje prace. Tą moją twórczość artystyczną. Śmieję się, artystyczną. No, chyba tak można to nazwać. To chciałam powiedzieć, że kiedy wychodziłam za mąż, znaczy wcześniej, zanim wyszłam za mąż, to zawsze się śmiałam, opowiadałam koleżankom, że wiecie, ja sobie znajdę takiego męża, który będzie gotował, który będzie lubił siedzieć w kuchni, pichcić coś tam. No i kompletnie mi się to nie udało, ponieważ mój mąż to umiał jedynie zrobić jajecznicę i nic więcej. O, coś tu rozdeptałam, jakiś kawałek skorupki od orzeszka. Tak więc to ja głównie siedziałam tutaj w tej kuchni i na pocieszenie zrobiłam sobie zamiast kafelek tutaj. Zaraz zmienię kamerkę i Wam pokażę. O, tutaj poniżej zamiast kafelek są takie antyramy, w których zamieściłam moje ilustracje, głównie rysunki, żeby nie było tak pstrokato i tutaj po tej stronie też. Zaraz zmienię kamerkę na tą czołową i trochę Wam pokażę. Także to było moje pocieszenie, że co prawda ja siedzę w kuchni, ale ja jestem artystką. No, także teraz tu zmienię kamerkę, tak? Uda mi się na tą drugą. O, coś nie chce się zmienić. Hej. No niestety, chyba mi się nie uda. Także tak Wam pokażę z tej strony, czy to chwyci. Bo tutaj mam nad okapem taką sentencję. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. I tutaj są takie moje, zaraz pokażę, coś źle pokazuję, inicjały, tak? Tu, o. Które projektowałam do jakiejś książki. Także tu jest ta sentencja. No, a potem są przeróżne moje ilustracje zamieszczone właśnie w tych antyramach tutaj wszędzie. To też są ilustracje z książek różnych. Także raczej je pokażę w jakimś portfolio moim. Innym razem tutaj też są. Wszędzie. Tam jeszcze dalej muszę zamieścić też. Na razie, ponieważ to jest taki niewymiarowy trochę kącik, więc muszę dobrać też te antyramy. No ale tu wszędzie są ilustracje z książek
takie rysunkowe, różne. No, także trochę mi się nie udało dzisiaj, ale już, że tak powiem, następnym razem, zaraz, czy tu mi miga ikonka jakaś? Wiecie, ja się uczę dopiero wszystkiego. Tu są czosnki, które sama wyprodukowałam. Tutaj robię ocet w takich słojach. Już praktycznie jest gotowy. Mamy trochę jabłuszek ze swojego ogrodu, także to jest taki ekologiczny ocet. Tutaj pokażę Wam, są zdjęcia z naszych pierwszych rekolekcji w Ustroniu, takie prześwietlone, ponieważ klisza nam się otworzyła, ale to takie symboliczne, że takie światło wpadło do naszej rodziny. Tu też z innych rekolekcji idziemy w góry w Ustroniu z całą grupą. Tutaj u nas te słynne kiełbaski charyzmatyczne. Też cała grupa przed naszym domem. Także tak, a tutaj wisi ten nasz krzyż franciszkański nad stołem. Dynie jeszcze zostały. No i tak, chyba pojadę sobie na basen, żeby się po prostu też dodatkowo zmyć z siebie te myśli. Taki prysznic zewnętrzny sobie zrobić po prostu. Także z jaką myślą Was zostawiam? Eliminujcie bodźce niepotrzebne, naprawdę. Wszystkie te jakieś nasze straty, kłopoty, problemy, wszystko to zniknie. Jeszcze nie wiem, czy będzie widać, trochę widać za oknem. Tu jest jabłonka z pestki. Już praktycznie wszystkie liście spadły, tylko jabłuszka zostały. Musimy je szybko zebrać. Piękne astry kolorowe. No i tak. Dzisiaj taki inny vlog. Ale jest dobrze. Pan stanął przy mnie i mnie wzmocnił. I to jest najważniejsze. A wszystko inne przeminie, przeminie, przeminie. No, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Z Bogiem. Do jutra.